Za nami już kolejny turniej futsalu o puchar przewodniczącego Rady Gminy w Lubieniu Kujawskim. W tym roku zwycięzcami okazała się drużyna KS Lubianki, która w finale pokonała drużynę Stępki aż 13-1. W turnieju wzięło udział aż 12 drużyn, a nie zabrakło w nim najładniejszych bramek. Koronkowych akcji. Wspaniałych piłkarskich sztuczek, a także niesamowicie wyprowadzonych kontrataków. Dwanaście zespołów zostało podzielone na dwie sześciozespołowe grupy. Ze względu na tak dużą liczbę drużyn, turniej musiał zostać rozłożony na dwa dni. Do faworytów turnieju należała drużyna KS Lubinianki 2, której gwiazdem był Michał Rosiak. Pierwsza drużyna Lubinianki, oprócz tego, że wygrała cały turniej, zgarnęła także wszystkie nagrody indywidualne. Tak więc najlepszym bramkarzem został Kamil Woźniak, najlepszym zawodnikiem turnieju Albert Pawlak, a królem strzelców Kamil Ambrożewicz. Niestety podczas turnieju kontuzji doznał Patryk Olczak. Oto sytuacja, jak do tego doszło. Szansa zwycięstwa była tak... Do dwójki najlepszych zawodników tego turnieju, czyli Kamila Ambrożewicza i Alberta Pawlaka. W zaledwie 7 meczach dwójka tych piłkarzy zdobyła razem aż 31 bramek. Trzeba także wspomnieć o wspaniałych interwencjach naszych bramkarzy. Bo bez wątpienia to właśnie Piotr Szubski był największą gwiazdą tego turnieju i dla niego przychodziły te masy kibiców. Zobaczmy jeszcze kilka ciekawszych akcji.
a na dzisiaj będzie to wszystko. Dziękuję bardzo za obejrzenie.